Hi, I am Lorenzo and I'm from Italy. Germany. From Brazil. Portugal. Spain. Philippines. Hi, my name is Brother Simon and I'm from New York City. Canada. I'm from Colorado. I'm from Lebanon. Mexico. Nawet nie sposób sobie wyobrazić, jak wielu ludzi zamieszkuje Ziemię. Świat to przecież 7 kontynentów, około 200 państw i ponad 200 tysięcy miast. Świat to ogrom, ale region jest nasz. Witamy Państwa w poniedziałek. Ze mną w studiu przy BMA14 w Tarnowie, w programie na żywo, wicewojewoda małopolski Józef Gawron. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Panie wojewodo, ja proszę pozwolić, rozpocznę od pewnego cytatu. Patrząc lokalnie na województwo małopolskie, uważam, że zmiana zarządu byłaby korzystna. Obecny jest po prostu słaby. I choćby dlatego można byłoby rozważyć nowe wybory do sejmików. Czyje to słowa? Pani redaktor, pewnie jeśli pani je cytuje, to przypuszczam, że być może moje, tylko tak. Nie kojarzę w którym okresie. Mniej więcej chyba bezpośrednio po tych wyborach, roku. Których wyniki tak nas zaskoczyły i które, no wiemy dlaczego takie były, a nie inne. Które PiS-owi się nie podobały ze względów oczywistych, politycznych, tak panie wojewodo, rzeczywiście sprzed ponad roku. Ja pamiętam, że kiedy już spekulowano, kiedy dziennikarze zadawali panu pytania, czy będzie pan desygnowany na stanowisko wicewojewodę małopolskiego przez premier Beatę Szydło, bardzo ostrożnie wtedy wypowiadał się pan. Poczekajmy, zobaczymy, jeszcze nie wiem, jeszcze nie czas. No to dziś pytam, czy okrzepł pan w Krakowie na tym stanowisku? Pani redaktor, wtedy był to moment, kiedy rekomendacje posłów i parlamentarzystów z okręgu dla osoby, która mogłaby się podjąć tego stanowiska, były właśnie skierowane na mnie i taką rekomendację otrzymałem. Natomiast no nie ma się doświadczenia w piastowaniu tak ważnej funkcji do momentu, gdy nie jest się w stanie ocenić ją już ją piastując. Zaskoczyła pana? Ja jestem skromnym człowiekiem i zawsze patrzę na to, żeby z zadań, które się mnie powierzy, wywiązać się dobrze. Stąd miałem naturalne obawy i lęki. Natomiast w momencie, gdy już powierzono mi te obowiązki, nie było czasu na jakąś aklimatyzację, na dostosowywanie się, bo z marszu trzeba było wejść w obowiązku, bo to był koniec roku. I dzisiaj z perspektywy roku ja oceniam, że weszedłem w to stanowisko dobrze, a oceny, które po tym roku jakby do mnie dochodzą, spływają, wydaje mi się, że potwierdzają, że ja, ale także i wojewoda Pilch i wicewojewoda Ćwik daliśmy radę. Panie wojewodo, no właśnie, lider PiS-u w Proszowicach zostaje wicewojewodą małopolskim. Złośliwi mówią, że wciąż najbliżej mu do Proszowic. Co pan na to? Rzeczywiście tam nadal mieszkam, więc można by takie wnioski wyciągać. I nawet dziś do radia przyjechał pan z Proszowic, bo wiem, bo już przepytałam. Nawet dziś do radia też przyjechałem z Proszowic. Natomiast tutaj zawodowa działalność od dłuższego czasu wiązała się najpierw z Brzeskiem, ponieważ tam, będąc zastępcą dyrektora Szpitala Powiatowego Brzesku, przez 8 lat, zresztą pod znakomitym kierownictwem pani dyrektor Józefy Szczurek-Żelazko, a dzisiaj pani poseł. Do tego wyjątku też wrócimy za moment. I w tym czasie jednocześnie politycznie zawsze byłem w tych strukturach okręgowych, w zarządzie okręgowym i nawet dość w takich odpowiedzialnych stanowiskach, ponieważ najpierw sekretarzem zarządu okręgowego, a później wiceprezesem zarządu okręgowego, co nie jest jakby rzeczą typową, szczególnie, że nie byłem posłem. Interesuje się pan Tarnowem na przykład? Tak, interesuje się. Zna pan tarnowskie sprawy? Znam, choć nie wszystkie. Pewnie znałbym ich więcej, gdybym tu rzeczywiście mieszkał. Natomiast nie da się jakby ich nie znać z tego powodu, że w tym okresie, będąc niejako blisko politycznie przy prezesie Edwardzie Czesaku, wszystkie sprawy polityczne i także problemy spływały niejako do zarządu, do prezydium i z tej konieczności musiałyby w jakiś sposób być mi znane.
Panie wojewodo, zostawmy tarnowskie sprawy, ja do nich na pewno wrócę. Chwali pana, co oczywiste, europoseł Edward Czesak, znacie się świetnie. Chwali pana posłanka Józefa Szczurek-Żelazko, to także oczywiste, nie dość, że się znacie, to jeszcze pracowaliście razem, co zostało powiedziane przez około 8 lat. A ja zapytam przewrotnie, na kanwie tego, co w tej chwili dzieje się w Sejmie, na kanwie dosyć poważnego kryzysu politycznego, czy wśród opozycji znalazł pan kogoś, kogokolwiek, z kim znalazł pan wspólny język? Kto jest przychylny? Czy dialog jest możliwy z opozycją, pytam? Dialog z opozycją jest możliwy zawsze, jeżeli on się odbywa na płaszczyźnie merytorycznej i z wzajemnym szacunkiem do siebie. Obserwując te ostatnie wydarzenia, no z przykrością stwierdzam, że coś się niektórym politykom stało, że zagubili zwykły ludzki szacunek do kogoś, kto ma inne poglądy, kto akurat realizuje ten program, który chce realizować. Tylko wie pan, Platforma Obywatelska i Nowoczesna powiedzą to samo o PiS-ie, jak sądzę. A ja pytam personalnie, czy jest ktoś wśród opozycji, z kim się panu dobrze, życzliwie rozmawia? Pani redaktor, no ja mogę mówić za siebie, nigdy chyba nikt nie może mi zarzucić również z opozycji, że nie traktuję z należytym szacunkiem. Tak jest, że z racji z tego stanowiska spotykamy się również z politykami, czy z Platformy Obywatelskiej, czy z Nowoczesnej, czy z PSL-u, na różnych, bądź to uroczystościach, imprezach, czy też w ramach no, wspólnych działań. Nie tak dawno, 3 dni temu, było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie siedziałem obok pana marszałka Krupy. My się wzajemnie szanujemy. Jest wiele tematów z terenu powiatu pruszowickiego, ale nie tylko, gdzie spotykaliśmy się i zderzaliśmy się na w jednym miejscu z panem marszałkiem Wojciechem Kozakiem. I również, gdy trzeba było tutaj rozmawiać o jakichś sprawach do załatwienia dla mieszkańców, to nie mam żadnych problemów, żeby z panem marszałkiem się porozumieć i my rozmawiamy. Kurtuazyjnie to nie jest tak, czy po ludzku, panie wojewodo? Nie, po ludzku. Tak naprawdę, pani redaktor, na końcu są mieszkańcy regionu, którzy oczekują, że my będziemy realizować te ich problemy, te sprawy, które ich gdzieś tam bolą. I jeśli pani tak popatrzy na zwykłego mieszkańca Tarnowszczyzny, on nie chce widzieć i obserwować takich konfliktów. On chciałby, żeby jego ludzkie problemy były rozwiązywane i żeby politycy po prostu je rozwiązywali, niezależnie od tego, czy są z jednej, czy z innej partii. Powiem więcej, są coraz bardziej mieszkańcy zmęczeni tym przedłużającym się konfliktem, tymi tarciami, których są świadkami. Panie wojewodo, zapytam w ten sposób. Parlamentarzyści PiS-u coraz głośniej mówią o tym, że przygotowują się już do wyborów samorządowych, że chcieliby, żeby zdobyć większość w miastach, miasteczkach, w gminach. Jest na to szansa, żeby PiS w Małopolsce właśnie w tych ośrodkach miejskich i gminnych zdobył większość? Albo wszystko? Szansa jest, natomiast ta szansa nie pojawi się sama i tylko z tego tytułu, że nasi kandydaci wystartują z określonego komitetu, no właśnie, czy ta pod logiem łatka polityczna partii wystarczy? Rządzącej. Nie wystarczy. Patrząc na to, jak intensywnie działa rząd i ministrowie tego rządu, a ja o tym akurat dużo wiem, ponieważ wszystko, co inicjuje rząd na terenie województwa, spływa do realizacji do wojewody. A wojewoda to przedstawiciel rządu w terenie, taka jest nawet definicja. Dokładnie, więc jeśli rząd pracuje ciężko i intensywnie, realizuje określone programy i projekty, to samo na poziomie województwa musi przeprocedować wojewoda, więc my ciężko pracujemy. Samorządowcy, dobrze by było, żeby równie ciężko i nasi działacze Prawa i Sprawiedliwości, żeby równie ciężko zaczęli pracować nad tym, żeby potem władzę sięgnąć, bo wiele tematów, które rozwiązujemy na szczeblu centralnym, tak naprawdę na końcu muszą wykonać samorządy. I żeby w tych samorządach wykonać to poprawnie i dobrze, potrzebujemy tam sensownych ludzi, burmistrzów, wójtów, a także i prezydenta Tarnowa. No właśnie to pytam, panie wojewodo, kto kandydatem PiS-u na prezydenta Tarnowa? W Tarnowie na razie ten temat jest tematem medialnym, tutaj decyzji nie ma. Przy poprzednich wyborach, również i samorządowych, ja z racji różnych obowiązków bezpośrednio uczestniczyłem w tych decyzjach i o wyborze kandydatów, i o przedstawieniu kampanii. W tej chwili jesteśmy po zmianie prezesa
prezes Edward Czesak już złożył rezygnację w momencie, gdy został posłem Europarlamentu. I w ogóle po wyborach później, w zarządzie okręgu. Przez 9 miesięcy byłoby mi dane rządzić partią niejako z pełnomocnictwa prezesa, którego rezygnacja nie od razu została przyjęta, a no niestety przebywał w Brukseli częściej niż tutaj na miejscu. Natomiast teraz, no politycznie, ja jestem bardziej urzędnikiem, politycznie te decyzje będą po stronie nowego zarządu i prezesa Bernackiego. Myślę, że muszą się z tym tematem jakby zmierzyć i tą kampanię przygotować. A czy to już nie czas, panie wojewodo, żeby zdecydować się na kogoś i promować konkretną osobę? No ten czas jest bliski, ponieważ tak naprawdę do wyborów zostało niewiele czasu i jakieś decyzje powinny w najbliższych miesiącach zapaść. A potem co? Jak już będzie decyzja? Na czym powinna polegać ta początkowa kampania, pana zdaniem? Kampania na prezydenta tak ważnego miasta jak Tarnów, ona inaczej przebiega i ma inną specyfikę niż kampania na przykład do parlamentu. Tutaj ważna jest osobowość kandydata, jego siła, a także doświadczenie i kompetencje. Tarnów jest bardzo ważnym tutaj w Małopolsce centrum regionu. Tu są dwa kluczowe zakłady, jak chociażby zakłady mechaniczne i zakłady azotowe, które w tej chwili dostały tą perspektywę i szansę na rozwój, przyjmują kolejnych pracowników i mają kontrakty. I dla mieszkańców regionu trzeba niejako stworzyć te przesłanki dla takiego rozwoju. Kto ma większe szanse, panie wojewodo? Młody, niedoświadczony, acz dobrze zapowiadający się, czy znana twarz? No patrzy pani na mnie, ja czuję się młody, choć jestem doświadczony i pewnie inni za młodego już by mnie nie uznali. Co jest bardziej Myślę, potrzebne? Myślę, że jest tutaj jednak potrzebne pewne doświadczenie. Nie da się tak bez jednak pewnej umiejętności, praktyki, a także doświadczenia w takiej czasami czysto urzędniczej pracy przejąć tak ważnego stanowiska jak prezydent miasta Tarnowa. Ale od wyjątków, od reguły są wyjątki, więc być może uda nam się znaleźć też kandydata, który jest nieco młodszy, a będzie również na tyle dynamiczny, że sobie da radę z tym. Nie ma jednomyślności z tego, co wiem w PiSie w tym temacie. Mam rację? Ale nie ma też jakby, nie, jeszcze przed nami jest dopiero dyskusja nad wyborem tego kandydata, więc tutaj ta jednomyślność się pojawi. W momencie, gdy decyzja zostanie podjęta, wszystkie siły i środki zostaną rzucone do tej politycznej walki, żeby jednak w Tarnowie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Panie wojewodo, wiem, że znacie się z panią premier RP Beatą Szydło. Gdzie się poznaliście? Pani premier Beata Szydło, tak samo jak i ja, działamy w PiSie już dosyć długo. Ja konkretnie od 2004 roku. Dla przykładu prezes Bernacki, obecnie tutaj rządzący, ma dużo mniejszy staż, bo członkiem partii został w roku 2010 dopiero. Ja przypomnę, więc szef takie lata, zarządu okręgu. Szef zarządu okręgu, więc te lata pracy i działalności w okręgu krakowskim, bo kiedyś był też, wcześniej był w ogóle, Małopolska była okręgiem, jeśli chodzi o struktury partyjne. Ten jakby okres no, powodował, że myśmy w różnych gremiach współdziałali, więc stąd się znamy. Jaka jest pani premier? Tak jednym zdaniem, gdyby miał pan ją określić. Pani premier jest bardzo ułożonym i ciepłym człowiekiem, który potrafi w danym problemie wyłowić istotę sprawy merytorycznej. A ma jakieś wady, panie wojewodo? A nie szukać kwestii dotyczących jakichś relacji międzyludzkich. Ponieważ musimy za chwilę kończyć, bo czas bardzo mocno biegnie i szybko biegnie, to zapytam, czy ma jakieś wady pani premier? No to trudno powiedzieć, że ma wady. No ma za mało czasu, żeby można było ją zobaczyć tutaj w Tarnowie. No, to rzeczywiście, to jest słuszna sugestia. Panie wojewodo, zupełnie na koniec, bo rzeczywiście absolutnie musimy kończyć. W skali od 1 do 5, gdyby pan określił swoją znajomość Tarnowa i tarnowskich spraw, to jaki byłby to stopień? Między 6 a 7. W skali do 5.
a to przepraszam, podwoiłem sobie stawkę. Powiedzmy, że na czwórkę. Na czwórkę. Józef Gawron, wicewojewoda Małopolski, w poniedziałek w programie Na Żywo o poranku w RDN Małopolska był naszym gościem. Dziękuję, panie wojewodo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego państwu.